Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto kokosowe z rabarbarem. Potrzebować będziemy 2 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, szklankę kokosu, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 3/4 szklanki cukru, 3 duże żółtka, zaznaczam, jajka małe dajemy 4, duże 3, 0,5 szklanki kwaśnej śmietany i 0,5 szklanki oleju. I ciasto należy dokładnie wyrobić. Tutaj mam 0,5 kg rabarbaru. Rabarbar pokroiłam, opłukałam, pokroiłam sobie na kawałeczki i mam przygotowany rabarbar. A z pozostałych białek z ciasta ubiję pianę, dodam 0,5 szklanki cukru i 1 budyń waniliowy i będę miała tak, tu już mam ciasto przygotowane. Rozłożymy do formy. Formę mam 18 cm na 27 i część ciasta wyłożymy do formy, a część zostawimy na wierzch. Tak 1/3 ciasta zostawimy na wierzch, do położenia na wierzch. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Najlepiej to zrobimy rękoma. Ja miałam 0,5 kg rabarbaru, który sobie pokroiłam, tak jak już wspominałam, w plasterki. I ciasto posypujemy rabarbarem, a teraz ubiję pianę. Mam białka pozostawione z ciasta, cukier i do ubitej piany dołożę budyń, a na wierzch ciasto. Pianę ubijam na sztywno. Pianę z cukrem już mam ubitą. Dosypuję budyń i należy dokładnie pomieszać. Budyń mam śmietankowy, ale jaki lubimy, taki sobie możemy dołożyć. Przygotowane. I teraz wyłożymy na rabarbar. Jeszcze. Możemy wyłożyć takimi małymi kopczykami, a później sobie to wyrównać. Teraz łyżką wyrównujemy i na wierzch damy pianę. Przepraszam, na wierzch damy pozostawione ciasto. Ja też sobie formuję to rękoma.
ciasto kokosowe rozkładam na wierzchu. I ciasto powędruje do piekarnika. Będziemy piekli w 170 stopniach około 45 minut. Ja zawsze powtarzam, że musimy sprawdzić, każdy ma inny piekarnik. Ja mam standardowy piekarnik gazowy, więc ja tyle ciasto będę piekła. Jeżeli macie Państwo z termoobiegiem, to czas pieczenia skracamy, bo jest pieczone z każdej strony, a w gazowym piecyku no jest to troszeczkę utrudnienie. Ale sprawdzamy, zawsze ja powtarzam, do suchego patyczka pieczemy ciasto. W 170 stopniach około 45 minut do 50, to już jakiej wielkości jest to ciasto. Tak przygotowane ciasto wędruje do pieczenia. I tak oto wygląda ciasto kokosowe z rabarbarem. Wierzch oprószymy cukrem pudrem. Bardzo ładnie się reprezentuje. Również tak smakuje. I teraz ukroimy kawałeczek. Jest ono gorące, więc się trudno kroi. Wygląda w przekroju ciasto kokosowe z rabarbarem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto kokosowe z rabarbarem.